pół kilograma ziemniaków gotujemy w osolonej wody, pozostały kilogram ścieramy na drobnych oczkach tarki. Starte ziemniaki wlewamy do sitka wyłożonego ściereczką celem odsączenia skóry. Mielimy ugotowane mięso. Cebulę kroimy w drobną kostkę. Cebulkę przesmażamy na maśle. Dokładamy do zmielonego mięsa. Wybijamy jajko. Doprawiamy solą i pieprzem. Dokładnie wszystko wyrabiamy. Ugotowane i przestudzone ziemniaki przepuszczamy przez praskę lub przez maszynkę do mycia. Zdrowe ziemniaki jeszcze raz odciskamy. Dodajemy do ugotowanych. Do ziemniaków wbijamy jajko. Dodajemy mąkę ziemniaczaną. Następnie wszystko dokładnie wyrabiamy. Gdyby ciasto było za rzadkie, możemy je zagęsić łyżką zwykłej mąki. Pyzy możemy robić bez farszu, wówczas formujemy tylko kulkę. Lub formujemy z dłoni placuszek. Nakładamy do środka farsz i zawijamy wszystko w kuleczkę. Na okrasy przysmażamy skwarki z boczku. Pyzy wkładamy do osolonego wrzątku. I gotujemy jakieś 3-4 minuty od momentu, kiedy wypłyną nam na powierzchnię. I gotowe! Smacznego!